Cześć, bardzo miło Cię widzieć. Cieszę się, że oglądasz to wideo, ale, no właśnie. W tym momencie jest duża szansa, że zastanawiasz się, co powiem dalej. Nie myślisz już tak naprawdę o tym, że cieszę się z tego, że oglądasz to wideo. Słowo ale ma bardzo ciekawe właściwości. Kasuje to, co było wcześniej, i uwypukla to, co będzie później, co będzie po nim. Czyli kiedy mówisz, to bardzo droga, ale dobra restauracja, to tak naprawdę w większości wypadków twojemu odbiorcy zostaje przeświadczenie, że to jest naprawdę dobra restauracja. Jeśli tylko byłoby go stać, to prawdopodobnie chciałby tam zjeść. Jeśli natomiast powiesz odwrotnie, to dobra, ale droga restauracja, to tak naprawdę zostawiasz odbiorcę z przekonaniem, że to jest bardzo drogie miejsce i tak naprawdę zniechęcasz go do odwiedzenia tej restauracji. Bardzo ciekawą właściwością słowa ale jest to, że ono kasuje nawet wtedy, kiedy brak jest merytorycznego związku pomiędzy tym, co było przed ale i tym, co jest po ale. Przykładowo, jeśli spotykasz obiekcję cenową, możesz powiedzieć: tak, to prawda, konkurencja stosuje czasem inne ceny, ale mają bardzo niską jakość usług i większość klientów nie jest zadowolona z wybrania tamtej firmy. Uważam, że o konkurencji najlepiej albo dobrze, albo wcale. I w takim modelu wprawdzie kasownik ale zachowuje swoją moc. Tak, zachowuje, ponieważ uwaga jest skutecznie przekierowana na inne cechy, ale ta uwaga wciąż zostaje w firmie konkurencyjnej. Dlatego proponuję Ci inną konstrukcję. Tak, to prawda, konkurencja stosuje inną politykę cenową, ale skoro rozmawiamy już o wysokiej jakości, atestowanych produktach, to przejrzyjmy wspólnie, który z nich byłby najlepszy w Twoim przypadku. Kiedy mówisz w ten sposób, to po pierwsze, unikasz deprecjonowania konkurencji w taki nieelegancki sposób. Po drugie, uwaga zostaje przerzucona na Twoje produkty i na zupełnie inne cechy tych produktów, w tym wypadku atesty, oraz rozmawiamy o tym, który będzie najbardziej korzystny. A więc nie podlega już w ogóle dyskusji, czy którykolwiek będzie korzystny. Pytanie tylko, który najbardziej. A więc tego typu technika pozwala nam przenieść uwagę z obiekcji cenowej na zupełnie inny temat i działa pomimo tego, że brak jest merytorycznego związku pomiędzy ceną a jakimiś innymi cechami, które omawiamy dalej. Oczywiście zalecam Ci po prostu tutaj umiar i zdrowy rozsądek w podejmowaniu tego typu słownej szermierki. Słowo ale często jest używane przez nas błędnie. Czai się w nim pewna pułapka, pewna pokusa, ponieważ to jest takie krótkie, miłe, zgrabne słówko, to wkładamy je w miejsca, których tak naprawdę być go w ogóle nie powinno. I stąd powstają tego typu absurdy. Ma pan rację, ale tak, ale oczywiście, że załatwimy tą reklamację, ale nieważne, co mówimy później, ponieważ te stwierdzenia powinny wybrzmieć. Dajmy tym stwierdzeniom wybrzmieć, nie kasujmy ich tym słowem ale. Zamiast mówić: oczywiście, że załatwimy tą reklamację, ale potrwa to 2 tygodnie. No bo wtedy zostawiamy klienta z przeświadczeniem, że coś będzie trwało bardzo długo i tak naprawdę nie zostawiamy mu w głowie przyjemnego przeświadczenia, że reklamacja zostanie załatwiona. To lepiej powiedzieć: tak, oczywiście załatwimy tą reklamację i potrwa to 2 tygodnie. Brzmi to zupełnie inaczej i zupełnie inaczej wpływa na nasz umysł. Daj znać, co o tym sądzisz. Daj znać, czy spotkałeś się, albo spotkałaś się ze słowem ale użytym nieprawidłowo w komunikacji. Chętnie poznam przykłady, jeżeli zechcesz się nimi podzielić. Zapraszam Cię do dyskusji oraz do oglądania innych materiałów na temat innych słów i zwrotów oraz ich wpływ na umysł odbiorcy. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat tego rodzaju technik i tego, jak dobierać słowa do swojej strony internetowej, do sklepu internetowego, czy w ogóle do komunikacji z klientami, zapraszam Cię na cyberfolks.pl, gdzie znajdziesz mnóstwo kolejnych inspiracji. Do zobaczenia!